to wtorek, odcinek 30. Witajcie, witajcie moi drodzy, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia i dzisiaj po prostu świętujemy. Chciałam przygotować jakieś baloniki i konfetti, ale... Okej, mam dla Was prezent, o który w sumie prosiliście nieraz w komentarzach. Poniżej będzie link, możecie sobie pobrać bezpłatny e-book, bezpłatną listę badań, które zalecam. Jakby ze szczególnym naciskiem na to, że ktoś chce wejść w dietę ketogeniczną, ale jeżeli tego nie planujesz, to i tak myślę, że warto tą listą się zainteresować, bo tam oprócz listy badań będzie też napisane, w jaki sposób to rozszyfrować wyniki tych badań, bo jak wiecie, te normy laboratoryjne od do nie do końca są dobrym wyznacznikiem i nie warto często na nich tylko przestać, ponieważ często do tego od do wzięto osoby młode, stare, zdrowe, chore i zrobiono z nich średnią, więc jest to bardzo uśrednione, a poza tym warto analizować zależności pomiędzy pewnymi parametrami i to jest analiza funkcjonalna, którą ja przeprowadzam, jeżeli dostaję wyniki badań od moich pacjentów. I właśnie tą analizę funkcjonalną troszeczkę Wam pokażę, a nawet nie troszeczkę, tylko konkretnie Wam napisałam w e-booku, co warto sprawdzić i jak to odczytać, czyli po prostu chiński na nasze, więc zachęcam Was do pobrania tego e-booka. A teraz już przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli ile posiłków jemy na ketozie. Zapraszam. Ile posiłków jesz na diecie ketogenicznej, to oczywiście zależy. Zależy od indywidualnie od Twoich potrzeb, od Twojego organizmu, od Twojego zdrowia itd., itd. Natomiast są pewne wytyczne, którymi teraz się z Wami podzielę. Na pewno lepiej jest jeść mniej posiłków niż więcej, szczególnie w odniesieniu do tych standardowych wytycznych. Czyli jedzenie 5 posiłków na ketozie niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, chociaż jeżeli masz problem z niedowagą i nie chcesz schudnąć, a chcesz przytyć na diecie ketogenicznej, to najprawdopodobniej lepiej właśnie jeść nawet te 5 posiłków dziennie. Również, jeżeli masz bardzo duże problemy na przykład z trawieniem, to także mniejsze porcje, dieta bardziej lekkostrawna tym się charakteryzuje, że jemy mniej. Więc być może, jeżeli swój układ pokarmowy musisz doprowadzić do porządku, to nie ma sensu wchodzić na 2 posiłki dziennie od razu na początku ketoadaptacji, tylko stopniowo zmniejszać ilość tych posiłków. W odcinku w zeszłym tygodniu mówiłam o insulinooporności. I właśnie, nawiązując do tego, za każdym razem, kiedy jemy posiłek, wyrzucamy insulinę. A wyrzut insuliny dla naszego organizmu to jest sygnał: kumuluj tłuszcz. Jeżeli jemy i nie spalamy od razu tej energii, bo na przykład, nie wiem, teraz biegniemy maraton, trenujemy, czy mamy bardzo intensywną pracę umysłową, no to tą energię musimy w jakiś sposób przechować. No i bardzo często przechowujemy ją właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Więc dlatego jedzenie dużej ilości posiłków jest według mnie w większości przypadków złą strategią i prowadzi chociażby do insulinooporności i różnych innych problemów. I teraz jeżeli do tej pory jadłeś czy jadłaś wiele, nie wiem, 5 posiłków dziennie, a masz nagle przejść na 3, to nie martw się, że będziesz głodny. Ponieważ jeżeli przechodzimy na korzystanie z ciał ketonowych jako naszej energii, to tłuszcz jest takim długofalowym paliwem. Jeżeli jesteśmy na węglozie i na wysokich, na high carbie, to po prostu musimy często jeść, bo ta energia od razu jakby jest wykorzystywana. Natomiast jeśli chodzi o diety wysokotłuszczowe, to fajne jest to, że możemy zdecydowanie dłużej obejść się bez posiłku, bo po prostu właśnie tłuszcz jest takim długofalowym paliwem. Bardzo martwi mnie to, bo już też wiele osób mi to zgłosiło i sporo pacjentów ostatnio do mnie trafia od pewnych dietetyków, którzy pozwalają jeść tylko dopiero po godzinie 13. Słuchajcie, no nie można tak, ponieważ nie dla każdego jedzenie dopiero od pory obiadowej będzie dobre, a nawet dla większości osób nie będzie dobre. Ja wiem, że to jest wygodne i ja wiem, że na początku mamy efekt wow, bo robimy długi post, natomiast to może nam rozwalić hormony po prostu.
często to mówię, jeżeli jesteś kobietą, albo jeżeli masz jakieś problemy hormonalne, albo jeżeli nie jesteś do końca zdrowy, albo jeżeli jesteś rano głodny czy głodna, to po prostu zjedz to śniadanie. Ja najczęściej jem śniadanie, potem traktuję jako posiłek zazwyczaj kawę kuloodporną, którą sobie staram się też wypić do południa, żeby nie tej kofeiny nie metabolizować jeszcze wieczorem na noc i mieć problemy z zaśnięciem. I później albo, w zależności od dnia, jem jeszcze obiad i kolację, albo jem tylko obiad, albo tylko taką obiadokolację. A więc to jest bardzo zależne i też zauważyłam, co w sumie jest dość logiczne, że im wyższy mój poziom ketozy, czyli im więcej ciał ketonowych mam we krwi, to tym dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami sobie mogę robić i tym mniej tych posiłków mam ochotę jeść. Czyli jeżeli na przykład mam w okolicach jedynki albo poniżej ciała ketonowe, no to częściej mój organizm daje mi znak hello, zjedzmy coś. Natomiast jeżeli mam taką wysoką ketozę, na przykład w okolicach 2, no to spokojnie mogę się obejść na przykład z obiadem, już nie jem kolacji i wszystko jest ok. Więc to też bardzo zależy i ja już teraz tak bardzo tych kalorii nie liczę. Natomiast oczywiście przy rozpoczęciu diety ketogenicznej, przy ketoadaptacji często musimy to trochę bardziej kontrolować, żeby mieć pewność, że szybko w tą ketozę wejdziemy. Więc tutaj z jednej strony makro, białka, tłuszcze, węglowodany i ich odpowiednia proporcja, a z drugiej strony ta kaloryka, bo to też nie jest tak, że jeżeli zjemy 2 posiłki dziennie, na przykład nasze zapotrzebowanie to jest 2000 kalorii i zjemy 3 posiłki, oj to będzie za trudna matma, dobra 4, czyli po 500 kilokalorii na posiłek, to teraz jeżeli z tych 4 zrobimy sobie, zakładając, że są równe, ale zrobimy sobie 2, to nie znaczy, że teraz jemy tego dnia tylko 1000 kalorii, tylko po prostu musimy zjeść praktycznie razy 2, czyli po tu 1000 i tu 1000, czyli 2000 kalorii nam również wychodzi. Więc zazwyczaj, jeżeli nawet już nie liczymy tego makro, to nasz organizm sam się tak ureguluje, że on nam daje znać, ile potrzebujemy zjeść. To jest bardzo ważne, żeby też nie robić tak, że jak dzisiaj jem 2 posiłki, no to po prostu jem połowę mniej niż potrzebuję. Fajne to jest przy redukcji, ale na dłuższą metę no, doprowadzi do niedoborów i do tego, że obniżymy sobie bardzo metabolizm, on spowolni, więc my po prostu przestaniemy chudnąć, tak czy inaczej. Ja ilość posiłków u moich podopiecznych dopasowuję do ich stylu życia. No bo jeżeli ktoś wstaje o 5 i wychodzi z domu i po prostu nie jest w stanie, bo mu tutaj stoi jedzenie, rano nic zjeść, to robimy tak, że bierze sobie lunchbox, raczej breakfast box i po prostu zjada to śniadanie, jak już na przykład dotrze do pracy, na spokojnie, tak? Bez stresu. Jeżeli na przykład nie lubisz jadać w pracy obiadów, bo nie wiem, nie chcesz tego ze sobą zabierać, nie chcesz iść na mieście, bo chcesz iść dokładnie jakby to, co powinieneś i co sobie przygotowujesz, to być może zjedzenie właśnie śniadania, czy wzięcie sobie tylko jakieś na przykład jakiegoś bulletproofa, a potem dopiero zjedzenie obiad do kolacji, bo wracasz o 17, 18, 19, nie wiem, będzie super rozwiązaniem. Właśnie bardzo wiele osób sobie ceni na ketozie to, że mamy tą wolność od jedzenia w danych konkretnych porach i możemy po prostu zjeść rano i dopiero potem zjeść wieczorem, jeżeli oczywiście dobrze to zbilansujemy. Natomiast polecam Ci nie jedzenie ciągle, bo to jest zdecydowanie lepsze dla naszego organizmu. Nasz układ trawienny odpoczywa. I to jest kolejna zasada, postnocny. Powinniśmy praktycznie, na ile to możliwe, każdego dnia nie jeść przynajmniej przez 12-14 godzin. Czyli przynajmniej przez połowę doby. A teraz bardzo wiele osób kładzie się spać koło północy, jeszcze wtedy coś je, wstaje rano i już coś je. Jeżeli nie mamy tej przerwy przynajmniej 12-14 godzinnej, to różnie badania pokazują, nasz układ trawienny cały czas pracuje. On w ogóle nie odpoczywa. No i jeżeli w ogóle nie odpoczywasz i cały czas pracujesz, no to zastanów się, jak to jest z tobą, jeżeli masz takie dni albo tygodnie. No po prostu jesteś chronicznie zmęczony i potem się zaczyna sypać. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. Warto o niego dbać i robić ten post nocny. Najlepszy post nocny będzie, jeżeli skończymy jeść wcześniej i zjemy śniadanie. Natomiast jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, nie masz jakichś poważnych dolegliwości i po prostu jednak będziesz jadł o tej 12, no to obserwuj po prostu swój organizm. Ja wiem, że są takie osoby, które się bardzo dobrze z tym czują i są dobrze odżywione i wszystko jest ok.
Natomiast rano do odpowiedniego odpalenia hormonów przydałoby się naszemu organizmowi dostarczyć chociażby choliny i tyrozyny. To są te niezbędne aminokwasy, które na przykład są w jajach. Dlatego ta jajecznica na śniadanie naprawdę jest dobrym pomysłem opartym naukowo. Więc czy to będą 2, czy 3, czy może nawet 4 posiłki, to tak naprawdę zależy od Ciebie. Ale pamiętaj o zdrowym rozsądku, pamiętaj o tym, żeby zrobić to z głową, ale też żeby dopasować to żywienie do siebie, bo to dieta jest dla nas, a nie my dla diety. I jeżeli ktoś mówi Ci inaczej, to uciekaj i słuchaj po prostu siebie. Okej, no to tyle w temacie ilości posiłków na ketozie. Pozdrawiam Was ciepło. Pamiętajcie, żeby sobie ściągnąć PDF z listą badań i ich interpretacją. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!